Tak, cięcie pełną parą. Są producenci, którzy już kończą, ale są tacy, którzy dopiero zaczynają. I do tych zwłaszcza, uwaga, jak ciąć, jeśli chodzi o intensywność. Z jednej strony mamy informację, to widać na drzewach, że jest bardzo dużo pąków kwiatowych, co po ubiegłym sezonie jest rzeczą normalną. Nie było jabłek, więc drzewa bardzo intensywnie założyły znaczną ilość pąków kwiatowych, ale z drugiej strony, jeżeli zobaczymy, jaką mamy pogodę, mamy styczeń i cały czas jest na plusie, jeżeli zobaczymy, jak wyglądają pąki, którym bardzo się chce już rozwijać, to ja bym był bardzo ostrożny, jeśli chodzi o intensywne cięcie, bo mamy jeszcze co najmniej 2-3 miesiące, gdzie może spaść temperatura i nam pąki mocno przetrzebić. Dlatego lepiej ciąć rzeczywiście bardzo, ale może nawet bardzo ostrożnie, a więcej wysiłku włożyć później w przerzedzanie. Można również pójść na kompromis, jeżeli ktoś ma takie możliwości, ma czas, żeby zrobić taką jazdę obowiązkową w tym momencie, czyli wyciąć pędy, które na pewno muszą być wycięte, albo regulować pędy, które na pewno muszą być regulowane. To są zwłaszcza te najsłabsze gałązki, gdzie i tak owoce z nich są dla nas najmniej przydatne. A później, kiedy sytuacja się już bardziej wyklaruje, na przykład w kwietniu, tak, przejść jeszcze i wyciąć na przykład najgrubsze gałęzie, czy dociąć pędy gdzieś z wierzchołkowej części korony. To jest taka sugestia, co można robić. Natomiast z całą pewnością bym bardzo ostrożnie w tym roku ciął, ze względu na obecnie panującą pogodę, co może dla niektórych być zaskoczeniem, dlatego że cały czas słychać informacje, że jest bardzo dużo pąków, a więc tnijmy, wykorzystajmy ten sezon, że można w końcu uporządkować drzewo, że można w końcu doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie będziemy mogli troszeczkę odmłodzić mocniej. Ja się tego boję w tym roku, bo naprawdę może być różnie, i trochę więcej wysiłku można byłoby włożyć w to, żeby na przykład wrócić z intensywnym przerzedzaniem, jeżeli się okaże, że takie będzie konieczne wtedy, kiedy będzie na to czas, lub ewentualnie wrócić z cięciem, kiedy już okaże się, że pogoda, no, jest mniej dla nas niebezpieczna.